Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Snapcraft. Zaczynamy ostatni tydzień tej zimowej edycji, potem krótka przerwa i wracamy normalnie. Tak, co dzisiaj się pewnie zastanawiacie. Dzisiaj chciałbym troszeczkę poogarniać sobie już tą bazę, bo chciałbym ładną ją zrobić. Jakieś drzewka poposadzać, pokażę wam przykład. Tutaj na przykład poposadzałem takie drzewka. Fajnie ta alejka moim zdaniem wygląda do naszej farmy expa. Znaczy idę sobie tędy, to proste i ładne. Przynajmniej moim zdaniem. Porobiłem sobie tu ścieżki takie między innymi do każdej budowli. Nie ma ich tu wiele, ale te, które tu są. I tu dzisiaj chciałbym zrobić to wejście. Dodatkowo byłem w mojej bazie na live, jeżeli ktoś oglądał live'a, to wie o co chodzi. Wziąłem sobie jedną elytrę, to jest mój cały set, można powiedzieć. Tu mam mój łuk, moje narzędzia po prostu wziąłem, gdyż no już poczułem tą nostalgię, kurde, może nie nostalgię, ale stary klimat starego Minecrafta. Tak więc z tym setem chciałbym tutaj sobie wszystko poogarniać. Byłem również w Netherze, latałem sobie elytrą i tymi fajerwerkami. Mam również tutaj właśnie troszeczkę tych fajerwerków, niedużo, ale jeszcze mi zostało ich troszeczkę. Właśnie, chciałbym sobie troszeczkę dorobić, nie wiem ile będę miał gunpowdera, bo tego stał się on bardzo potrzebnym surowcem teraz na tym świecie. Niecałe dwa staki, słabo. W mojej bazie też nie ma tego za dużo, ale tutaj mam trzciny trochę. Dobra, zobaczymy ile z tego będzie. Troszkę powinno być w sumie. No, będzie. A, nie tak się robi. Le. No zobaczcie. Nie jest źle. Trochę tych fajerwerków mamy. Będę tak sobie, nieważne czy dostanę na tym świecie, czy może kiedyś go zmienię, zawsze będę miał w Ender Chestie Shulkerboxa wypełnionego fajerwerkami. Oh yeah. Dobra, pokażę wam, jeżeli ktoś nie wie, jak zrobić fajny launcher dla elytry, dla latania nią. Wezmę sobie stack fajerwerek. Ja sobie daję zazwyczaj do drugiej rączki. I z tego jednego bloku bardzo łatwo jest wystartować. Oczywiście da się wystartować bez tego, ale to jest dosyć czasochłonne. Zobaczcie, spróbuję to, może za pierwszym razem mi wyjdzie. O, udało się, widzicie? Bo ja już mam w tym wprawę, ja już tyle czasu latam tą elytrą. Da się, ale jeżeli ktoś nie ma takiej wprawy jak ja, to wystarczy położyć taką pajęczynę. Ją się zbiera oczywiście nożycami. Stawiamy. Pokażę wam to tutaj na F5. Skakujemy, otwieram elytrę i zasilam się tym rakietką. I mogę sobie tak latać. Lecimy w stronę słońca, już jestem 150 kratek nad ziemią. W górę, jeszcze w górę, 300 kratek prawie. Jest 300. Polecimy sobie na 500. Jest 500 i w dół. Uje. Zabiję się jak tak ten? Nie, ale dostanę dużo obrażenia. Dobra. Tak wygląda ten launcher. Polecam wybudować sobie każdemu, kto gra na snapshocie najnowszym. Zróbmy sobie tutaj zejście, bo głównie tym chciałem się zająć i zająć się ogólnie ścieżkami i oświetleniem. Chciałbym tutaj zrobić takie fajne zejście do farmy zboża. Gdyż dosyć często tam chodzę ostatnio, bo rozmnażam sobie tutaj te krówki, które tutaj mam. No właśnie, jest ich troszeczkę tutaj rozmnożonych. Trochę też mi pouciekało z tej zagrody, no ale to nic nie szkodzi. My się tym nie przejmujemy. Dzisiaj nie będzie raczej timelapsu, bo ostatnio troszeczkę narzekaliście na nie, że ich jest za dużo i chyba mieliście rację. Tak więc, nie chcecie timelapsów? Nie będzie timelapsów. Przyda się też na tym poziomie, myślę, że zrobię coś takiego. I tak, na tym poziomie będzie taki suficik, chociaż troszeczkę, nie, troszeczkę za nisko. Jeszcze jeden dalej dam. Tu będzie suficik. Tu będzie. I tu będzie. Trochę za daleko tu rozkopałem. Ale to nic.
bardzo taką prostą tutaj zrobimy konstrukcję. Nie. Jakby to nazwać? Kurde. No bardzo proste to będzie. Oh yeah. Tu zabudujemy. I kolejne. Czy mam dynię odświetlające przy sobie? Nie mam, mam w magazynie. Zaraz po to skoczymy, ale najpierw skończymy tutaj te ścianki. Tu mam stone, okej, już myślałem, że coś się popsuło, ale działa. Powiem wam szczerze, że naprawdę jestem zadziwiony tym, że tydzień temu Mojang wydał snapshot do 1.11. Dodał taką rzecz, która jest, o kurde, ona jest jedną z najlepszych rzeczy ogólnie w 1.11, jaką dodali. Oni dodali to w poprawkowym snapshocie. Kurde, no szacunek Mojang. Szacun. Dobra, tutaj to weźmiemy, obgrodzimy sobie też cegiełkami. No i tak zasypie śnieg, więc to nie będzie widoczne nawet. Teraz jest, czy też nie wygląda tragicznie. Dobra, dyrta, to się zasypie śnieg. I wezmę, pójdę jeszcze po schodki i po od razu oświetlające dynie. Jak ja się jaram tym lataniem elytrum. Kurde, no. Ej, no powiem szczerze, że ta wieża tak mi tragicznie nie wyszła. Może ten dach troszeczkę tutaj mogłem bardziej tak strom dać. Tutaj jest taka przerwa tutaj, nie? Ale jest dobrze. Jest nawet dobrze. Dobra, będę miał to tutaj. Troszeczkę schodków mam, trochę mało. No ale to w razie W sobie skraftuję więcej. 13 schodków, tam jest 3, 6, 9, 12, 4 stopnie, na 4 stopnie mi starczy. No nie starczy mi na wszystko, to chyba jest 5 albo 6 w dół. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, no właśnie. Dobra, od razu jeszcze damy sobie tutaj też dynię. Co 3 kratki, nie? Raz, 2, 3. 3. Pyk, raz, 2, 3. Pyk, raz, 2, 3. Pyk, raz, 2, 3, pyk. Raz, 2, 3, pyk. Nie to. Raz, 2, 3, pyk. Raz, 2, 3. Dobra, tu nie będę dawał już. Żeby była ta symetria zachowana. Zanim sobie te fajerwerki stąd wezmę. Tu dam jeszcze dynię. Pięknie. I to będziemy mieli wyjście do farmy zboża. Fajne takie przejście, mi się wydaje. Małe, skromne, działające. Dobra, i myślę, że wam to tutaj jednak przyspieszę, bo to jest jednak trochę monotonne. Nawet nie mam pomysłu, o czym bym mógł z wami pogadać, a i tak większość pewnie tego nawet nie ogląda, tak więc... No, nie przesuwajcie. Ja wam to przyspieszę. No i zabrakło, tak jak myślałem. Gdzieś tu będę miał workbencha. I zgłodniałem przy okazji. Okej. Myślę, że zrobię... Nie pamiętam, ile mi zabrakło. Dobra, zrobię 8. 8 starczy na stówkę. A nawet i na 2. No. Jedna partia by nie styknęła. No i mamy przejście małe, skromne, działające, ładne, małe, skromne, działające. Tu widziałem, że mam tu dziurę, to ją od razu załatwię. Nie tutaj, czy tutaj to było to? Chyba to. Tam dalej nic nie widziałem. No właśnie.
Tak. No to mamy kolejną rzecz tutaj zrobioną. Może bym jeszcze tutaj tak płotkami to obgrodził. To za chwilkę. Chciałbym też zrobić tutaj takie oświetlenie dróg. Teraz się zastanawiam, czy zrobić to takich, takie stojące bloczki, że tutaj na przykład, nie wiem, drewno, lampa i detektor. Czy takie na, że płotki, takie na przykład 4 czy 5 w górę, jeden tu i pod tym glowstone. I chyba chciałbym zrobić takie włączające się i wyłączające. Będę potrzebował troszeczkę pniów. Mam troszeczkę lamp, pewnie mam, ale mało. Otóż to. Ale mam glowstone. Okej. Tu mam mało. Dobre jest. Nie, mało. Bardzo mało. Kurde, redstone'a mi zabrakło, no tego jeszcze nie było. Musiałbym ten rozbić, a mi się nie chce na razie. Wolę wszystko kiedyś indziej naraz rozbić, ale dobra, to mi styknie. I detektor. Też pewnie nie mam ich za dużo. 10. Mało. Ale powinienem mieć pół bloki drewna. Mam? Nie mam. Mam. No. Kwarc będę miał tutaj i szkło. Szkła na pewno nie będę miał. No. Chyba, że w piecykach gdzieś, ale wątpię. Nie no, gdzieś powinienem mieć, bo ja dużo ostatnio tego przepalałem i zostało mi, jak robiłem wieżę. Tu mam przerobione na szyby. Kurde. Lepton. Trochę. No nie mam, nie widzę. A szkło jest potrzebne, nie? Szkło? Dobrze mówię, szkło. No dobra, to ja gdzieś tu skoczę szybko jeszcze po piach i włożę do przepalenia. Zresztą, bo ja tutaj chciałem poczekać, aż się piasek przetopi, ale w sumie mogę dorobić trochę tych teraz detektorów, potem mogę przechodzić dalej craftować sobie. Więc spokojnie, jak na wojnie. Tak. Idziemy próbować. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Tak więc to są tak zwane przeze mnie małe ronda. Chciałbym tutaj w każdym rogu takiego ronda dać jedno oświetlenie. Żeby to na nocny trybie działało. Nie tak. Czekajcie, ja sobie to uporządkuję w kolejności, jak ja to stawiam. Nie. Źle. Troszkę. Cak. No. Tutaj to samo. O jedne, coś strzeliło mnie na dworze. Aż się przestraszyłem troszkę. Pyk. Pyk. No i to wygląda tutaj tak.
I co ile tu jest kratek? Co 5, nie? To tutaj też dam co piątą kratkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Boom. O, i tu fajnie się składa. I też tutaj 5 akurat. Super. Super, tym obliczyłem przypadkowo. Hehe. I pyk. I dobra jest. Pyk. No. Dosyć gęsto, ale ładnie myślę, że to będzie oświetlało. To samo dam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pyk. I to samo. Chociaż w sumie też tu i bym mógł dać. Muszę troszeczkę tą przerobić górkę, ale to już sam sobie tutaj popracuję, myślę. Czasem mi się zdarza. No i tu lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pyk. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pyk. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pyk. Pyk. Ale często mówię pyk i pyk. Często mówię pyk. Pyk, 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 pyk. I zobaczymy jak tutaj. Tutaj jestem pewien, że mi coś nie wyjdzie, ale trudno. Zobaczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pyk. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pyk. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pyk. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięknie! Będę musiał jeszcze gdzieś pomyśleć, gdzie najlepiej byłoby choinkę upchnąć. Myślałem tutaj, żeby zrobić takie małe zakole. Ale choinka niestety, ten problem jest z nią, że ona jest asymetryczna, znaczy symetryczna właśnie, czyli 2 na 2, tak wiecie, tutaj ten i tutaj takie z czterech tych się składa bloków. A tu mam wszędzie symetrię, więc czyli że, no wiecie, tu jest co 5, więc jeżeli chciałbym tutaj na środku walnąć, to drzewo musiało być albo 3 na 3, albo pojedyncze takie i kurde nie wiem, albo sam wybuduję drzewo 3 na 3 takie wielkie, albo i takie małe ubierzemy. Ale choineczka już niedługo. A jak wy w domu macie już poubierane choineczki? Na święta? Czy też nie? Dobra, mamy tu piasek. Szkło znaczy się teraz. Pyk. Pyk. Pyk, pyk. I po 16 akurat. Ej. To nie wygląda źle, tak w sumie. Dobra. I tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pyk. Ja wiedziałem, że źle. Pyk i pyk. Tuf, tuf, tuf. Tak, tak i tak. No to co, polecimy, zobaczymy jak to się prezentuje z góry, nie? Przeskoczyłem. Na drabinkę. Czemu ja spadłem? Lol. Trochę to było śmieszne, ale trudno. Zobaczymy jak to wygląda z góry. Z góry to mogę sobie uszyć gacie z tektur. Dobra, nieźle, chyba będzie działało. Resztę pooświetlamy się pochodniami. Tak, i to było w dzisiejszym odcinku, byłoby na tyle. Zrobiłem screena na miniaturkę. W ogóle mieli poprawić tego laga podczas robienia screena i nie poprawić zacznie. Cały czas jak robię screena to laguje. Jeszcze tu chciałem dać. A i tu nie dałem. No, co jest? Czemu nie mogę lecieć? Nie mam perełek przy sobie, kurde. Dobra, stąd wyjdę zaraz. He, patrzcie, kurde. Byłem twarzą do ziemi. Dobra, poszło. Tak więc dzięki za to, że byliście. Do usłyszenia już w kolejnym odcinku z serii Snapcraft. W środę. Trzymajcie się, do usłyszenia. Siemanko i cześć!